kolejki. Dobra, szybciutko. Piotr Poniedziałek, który dołączył do ekipy FEN-u. Piotrek, długo trwały negocjacje, żebyś dołączył tutaj? Dobry wieczór na początku. Czy negocjacje trwały długo? No jakieś 10 dni. Dogadywaliśmy kontrakt, podpisaliśmy. Ja jestem zadowolony z kontraktu, także... Spełnienie sportowych marzeń? Droga. Cele są zawalczyć na za granicą, w Stanach. Dorozmawiałem z panem Pawłem. Kontrakt jest na tyle elastyczny, że jeśli będzie możliwość, to będę walczył. Ale jak najbardziej tutaj w Polsce, FEN, super. Cieszę się bardzo. Także czekam tylko na, mam nadzieję, najbliższy termin. Walczymy. A jak Ci się tutaj dzisiaj podobało? Czy czułeś się w ten klimat FEN-u? No i jak gala FEN 29, tak w całościowym ujęciu dla Ciebie, z perspektywy widza? Super gala, naprawdę. Organizacyjnie świetnie. Miałem okazję pokręcić się tutaj z tyłu również, także bardzo mi się podobało. Emocje świetne, karta walk super. Sportowo świetnie. Kacper Formela z Łebkowskim. Bardzo mi się podobała ta walka. Inne walki również. Bardzo podobało mi się. 10 dni, mówiłeś, zajęły negocjacje z FEN-em Twojego angażu. Ile zatem będziemy musieli czekać na ogłoszenie rywala i Twojego występu? Bo mówiłeś, że masz nadzieję, że do zobaczenia na kolejnej gali, czyli wychodziłoby na FEN 30. No i pytanie, kiedy to się potwierdzi? Czekam. Spadły jakieś dwie propozycje. No, ja się zgodziłem. Później jedna jednak nie. Później druga. Później pan z pierwszej i drugiej propozycji, bo razem się spotkają, także ja czekam tylko kiedy i z kim. Jestem cały czas w treningu, przygotowuję się pod ten termin, który będzie, nie? FEN 30, czyli październik. Gdzie ty teraz trenujesz, u kogo trenujesz, jak będziesz się przygotowywał? Bo ostatnim razem chyba widziałem też cię w Arachionie jakiś czas temu. Z ekipą Arachionu, czy jakieś inne ekipy? Trenuję na miejscu u siebie w Katowicach, ale jak najbardziej wyjazdy Arachion. Uwielbiam miasto, uwielbiam chłopaków z Arachionu, trenerów, także tam zawsze będzie, to będzie mój punkt przygotowań i jakichś tam sparingów. Także już rozmawiałem dzisiaj z chłopakami, widzimy się za 2 tygodnie. Wymarzony rywal na debiut na przykład w FEN-ie, masz już kogoś z dzisiejszej karty? Wiesz co, kto będzie, to będzie. Czekam tylko na to, kogo włodarze wyznaczą. Walczymy. Nie wybieram sobie. Powiedz jeszcze o kategorii wagowej, bo ty, szczerze mówiąc, wyglądasz solidnie i podobno to ma być 77 kilo nadal. Tak, 77 kilo. Mam niewiele kilogramów. Myślę, że bym w stanie zawalczyć nawet jutro, jeśli bym wskoczył do wanny z 2 razy. Mam niewiele do zrobienia, także jestem wysoki, ale szczup. Ostatnia walka, wrzesień 2019 roku. Jak Piotr Poniedziałek zmienił się na przestrzeni roku? Cały czas w treningu. Poprawiam swoje błędy wraz z trenerami. Motorycznie cały czas też pracuję, także no, mam coś nowego do pokazania. Wiadomo, wszystkie walki kończyłem przez knockout. Również będę starał się kończyć je przed czasem. Może tym razem będzie to już poddanie. Zobaczymy. W każdym razie będę starał się nie zostawiać tego w rękach sędziów. No to dziękujemy i życzymy szczęścia w nowej organizacji. Mamy nadzieję, że dasz dobre walki. Tylko. Dziękuję bardzo. No i co, mam nadzieję, że zobaczycie mnie już w październiku na FEN 30. Piotr Poniedziałek, dziękujemy. Dobrej nocy. Dzięki.